Pytanie o widzów o taki wariant. Wariant oznaczony C80, czyli jakaś taka partia hiszpańska. I tu po tym wariancie otwartym. Wariant otwarty to kiedy czarne biją na E4. Wariant wymienny, kiedy białe biją O. Co teraz? No teraz czarnymi trzeba bić pionem D. I mam taką hybrydę wariantu otwartego z wymiennym i berlińskim. Ja przypominam, że wariant berliński kiedyś nosił dwie nazwy. Nosił nazwę Rio de Janeiro, ale Brazylia mało ma do powiedzenia, więc wariant nazywany jest berlińskim i różni tam powtarzają zmyślnie bądź bezmyślnie berliński. Witam pana Zbycha, zapraszam do symultany, panie Zbychu. Zmyślne lub berlińskie. I co teraz grać? No pozycja jest dobra dla czarnych. Pryncypialna jest wieża E1, napaść na konisia. Ale koń idzie na D6. Wieżą na E5 nie ma sensu bić, bijemy. Goniec E7. Teraz nie ma znaczenia, co gramy. No, D4. Roszada. Skoczek C3. Pozycja oceniana jest jako równa. No i jest równa. Białe specjalnie nic nie mają, czarne mają parę gońców, ale ponieważ piony są symetryczne, a pion C5 zdwojony, więc to rekompensuje parę gońców. Więc tak odpowiedziałem, co na to grać. Tu jest, jeszcze można zagrać. Niektórzy grają w tej pozycji D5. Ja nie polecam D5. Ja bym wyszedł gońcem. Wyszedłbym gońcem, ale może zacząłbym od skoczek E2. Jakiś skoczek F5. C3. C5. I ta pozycja rzeczywiście jest przyjemna dla czarnych. Przyjemna jest. Dobra, jeżeli nie ma pytań, zobaczymy jeszcze coś. Bo tu mam pytanie następujące. A w ogóle przypominam, zachęcam, żeby przysyłać mi pytania mailem albo przez